Zanieczyszczenie powietrza to problem globalny, dlatego już po raz czwarty obchodzimy Międzynarodowy Dzień Czystego Powietrza dla Błękitnego Nieba. To też dobra okazja, żeby przypomnieć o codziennych sposobach minimalizowania problemu, a także promować programy walczące z tym zjawiskiem. Jednym z nich jest śląskie Przywracamy Błękit. Karolina Komada. Błękitne niebo i zero zanieczyszczeń to marzenie każdego. Realizowany od zeszłego roku program Śląskie Przywracamy Błękit to projekt ochrony powietrza. Dziś podpisano umowę na monitoring efektywności energetycznej 27 budynków użyteczności publicznej w województwie śląskim. My oczywiście monitorujemy te budynki, które zostały wybrane w projekcie Śląskie Przywracamy Błękit. To też jest takie nową w regionie. Jaka jest emisyjność tych budynków? To też bardzo ważne dane na przyszłość. My staramy się przynajmniej, jeżeli chodzi o Urząd Marszałkowski, budować wszystkie inwestycje nowe w tych nowoczesnych technologiach niskoemisyjnych. Projekt współfinansowany jest z programu LIFE Unii Europejskiej. Pierwszy etap to zebranie danych dzięki nowoczesnej technologii. Zadanie projektowe polega na tym, żeby każdy obiekt, każdy budynek zidentyfikować za pomocą specjalistycznych sensorów. My te sensory wprowadzimy do budynków, wprowadzimy do tego systemy transmisji danych i zbudujemy jedno centrum zarządzania. Tak, aby porównać pracę wszystkich budynków oraz stworzyć zbiory danych, te umożliwią postawienie hipotez oraz stworzenie rekomendacji poprojektowych, tak aby w przyszłości móc polepszyć sposoby budowy obiektów lub ich modernizacji. W projekcie bierze udział 89 partnerów, czyli gmin, miast, powiatów, instytucji wspierających i merytorycznych. Wszyscy mają jeden cel. Aby zapobiegać zmianom klimatycznym, naprawdę te siły trzeba jednoczyć na wielu obszarach. Te działania prowadzić, działania ograniczające niską emisję i zwalczające efekt smogu, więc wymiana palenisk dalej jest jakby rzeczą bardzo istotną, zmiana systemów ogrzewania, również edukacja i to może niekoniecznie u najmłodszych, ale u starszego pokolenia, które ma wątpliwości, co tak naprawdę jest przyczyną zmian klimatycznych. W celach edukacyjnych nie tylko starszego pokolenia zostanie utworzona grupa 80 gminnych ekodoradców. Będą działali lokalnie, świadcząc usługi doradcze dla mieszkańców. Zbieramy wnioski od mieszkańców, którzy chcą wymienić ogrzewanie, chcą założyć fotowoltaikę, czy pompę ciepła, czy teraz magazyny energii. No i jakby się uniezależnić od spalania, tak, węgla, drewna, czy innego czynnika, czy gazu nawet. Więc ta świadomość jest duża. I tych projektów parasolowych też żeśmy kilka zrobili, trzy etapy. Tych instalacji było ponad 300. Zainteresować mieszkańców Śląska może też jeden z rządowych programów. 5 lat funkcjonuje program, który pozwala właścicielom budynków jednorodzinnych na to, żeby wymienili nieefektywne źródło ciepła, tak zwanego kopciucha, na jak najbardziej ekologiczne źródło ciepła, żeby ocieplili swój dom, wymienili okna, wymienili bramy garażowe. Wnioski należy składać w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Można otrzymać do 100 000 zł dofinansowania.